show the whole world what we're all about. We're the girls with a passion for fashion. Ooh, Bratz, they'll always be there for each other. Ooh, Bratz, yeah, styling how we feel. Ooh, talking about best friends, yeah. Together we can do anything. We all gotta plan a dream, take a chance and believe, make it real. Bratz. Sen Jade, super bohaterki mody. O, kolejne listy od fanów. Większość do ciebie, kociara. Pewnie w kwestii tej mojej słynnej rozkładówki o modzie ulicy. Opanuj się, kto by w ogóle chciał nosić takie szmaty? Twój zmysł mody jest do chrzanu? Co jest obrazą dla chrzanu? Jesteś niewydarzonym dziwadłem. Znajdź sobie pracę w cyrku. Nienawidzą mnie! Nie, kociara! Hula hop, w tych listach jest coś wyjątkowo podejrzanego. Ale ze mnie oferma! Powinnam dać sobie spokój z pisaniem dla Bratza! Coś ty, kociara! Bez ciebie Bratz nie będzie już taki sam. Jak odpuścisz, to będzie mogiła na amen. I każdy w szkole będzie musiał czytać Twój czas, mózgi im się zrobią różowe i królowa Burdine zawojuje świat! Co za koszmar! Jade, zanim zrobisz coś szalonego, wybierz się ze mną do wróżki. No i co mi to da? Dużo. Poznasz swoją przyszłość i przekonasz się, że nie masz się czym martwić. Szybko, nie marnujmy czasu. No dobra. Do wróżki. Przyszłość zapowiada się bardzo różowo. Co was tu sprowadza? Boję się o swoją przyszłość. Doskonale. Pozwól, dziecino, że poradzę się mojej kryształowej kuli. O, matko kryształu! Czy ty masz przypadkiem 3 przyjaciółki, z którymi wydajecie czasopismo? Tak? Prawdziwa zgroza! O! Musisz rzucić pracę w piśmie, bo jak nie, to twoje przyjaciółki... O! Matko, co je czeka? Zguba! I to z twojego powodu! Jade, nie! Wracaj! Zejdź mi z drogi, wstrętna dziewucho! Co jej pani powiedziała? Prawdę! Idź precz! Burdine! O matko, muszę znaleźć Jade! 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 Słyszysz mnie? Gdzie jesteś? Jade! Jade, czekaj! Jade, uważaj! O, Jade! Jade, ojejku, ocknij się! Kociara, słyszysz mnie? Zbudź się! Proszę, zbudź się! Zbudź się! Witam, tu Georgie Johnson z relacji na żywo przed centrum handlowym. Prasowa magnatka Burdine Maxwell przypuściła kolejny atak na niewinne ofiary i wyprała im mózgi dzięki swojemu specjalnemu sprayowi różowej zagłady. Przejmowanie władzy nad światem jest bombastyczne! Tak, to zdecydowanie lepsze od przerwy. Mam nadzieję, moi mili, że róż przypadnie wam do gustu. Róż blues, róż blues. Po raz kolejny Burdine Maxwell odniosła zwycięstwo. Zaraz! Dziewczęta z Bratza, superbohaterki mody, przybyły światu na ratunek. Jakie to szczęście! O! To twój koniec, Burdine. O nie, dopiero zaczęłam się dobrze bawić. O! A macie! Darmowa próbka! Zakryjmy twarze, nie pozwólmy, żeby zamieniła nas w zombie. Nareszcie to centrum jest moje. Dziś Barsoka, jutro cały świat. I znowu Burdine Maxwell przyczyniła się do porażki dziewcząt z Bratza. Czy chcecie coś powiedzieć? Jade, jesteś nam bardzo potrzebna? Pierwszy koszmar się urzeczywistnił. Wkrótce nikt mnie nie powstrzyma. Doskonale! Mój eliksir zguby gotowy. Eliksir tak zabójczy, tak diabelski, że po nim nikt nie odważy się stanąć mi na drodze. Po nim bankowo ma się wzdęcia. Halo? Co? Bratz znowu sprzedaje się lepiej niż twój czas? Tylko bez bicia? Miarka się przebrała. Musimy zniszczyć ten głupi magazyn razem z ich beznadziejnymi autorkami raz na zawsze. Jakem Burdine Maxwell. Bratz, już najwyższa pora, żebyś się pogrążył w otchłani niebytu. Za nic nie pokonamy Burdine bez Jade. Trzeba ją odnaleźć i to szybko. To nierealne, księżniczko. Kociara przypadła. O, to nasza linia awaryjna. Przełączę na wideofon. Mówi burmistrz Czaci, dziewczęta. Alarm! Ogłaszam alarm! Burdine Maxwell napadła na szkołę. Potrzebna nam wasza pomoc. Kurczę, chcemy czy nie? Pora ruszać! Róż blues. Szkoła nareszcie jest moja. W końcu udało mi się zdobyć młodzieżowy rynek. Teraz na drodze do władzy stoją mi już tylko te trzy wredne dziewuchy z Bratza, które przylecą tu lada chwila, żeby bronić swojej kochanej szkoły. Poddaj się, Burdine! Szybko! Mega pociski z guby! Enne, due, rike, baken! Że możecie mnie zniszczyć? Ha! Zapomnijcie! Boję się, że wraz z Bogiem zaraz się rozpadnę. Trzymajcie się! Leci tu gigantyczny pocisk różowej zguby. Mój pas się zaciął. życie, dziewczyny? Nie, ja ledwo żyję! Cały ranek układałam fryzurę i jak wyglądam? Jak wywłoka! Burdine słono nam za to zapłaci. Dla was królowa, Burdine. No, co wy na to? Bratz już pokonany! Twój czas rusza w tany! Tak! To już wasz finał, wy wredne jamochłony! Rozpoczęły się różowe rządy i twój czas odzyska wreszcie należny mu splendor. Dziewuszyska z namiętnością do mody skończyły się jak sen złoty. Tylko się nie zdziw. Za chwilę wy pierwsze, dziewczęta, wypróbujecie mój potężny eliksir różowej zguby. A różopycha! O? Matko różowa! Eliksir miał was zniszczyć, a nie przemienić! Ej, Kirstee, patrz no tylko, co my tam robimy! O matko, jesteśmy bliźniaczkami! Zacni obywatele! Burdine Maxwell schwytała dziewczęta z Bratza i jest właśnie w trakcie podbijania reszty wolnego świata. Niech żyje Burdine! Niech żyje Burdine! Niech żyje Burdine! Jade, gdzie jesteś? Niech żyje Burdine! Wolność w każdej postaci została zniewolona. Burdine rządzi już wszystkimi i wszystkim, nawet zapasami żywności. Tak jest, wieprzu! Była już pora, żeby skończyć z węglowodanami. Od tej pory jecie to, co ja i robicie, co ja wam każę. Albowiem jestem Burdine Maxwell, założycielka, prezes, wydawca i redaktor naczelna magazynu Twój Czas. Ach, i masz rozumieć, panująca królowa mody. Niech żyje królowa! Tak! Mój pierwszy dekret nakazuje ubierać się na różowo. I nikt nie może się rozstawać z egzemplarzem twojego czasu, nawet na króciuteńką chwilę. Twój czas? Moja córka twierdzi, że to chłam i badziewie. Co ty nie powiesz? No. Niech żyje Burdine, 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 niech żyje Burdine. Doskonale. Zachęcam do wzięcia udziału w konferencji prasowej dzisiaj po południu, podczas której ogłoszę upadek Bratza. Świadomość, że nie jest się już pępkiem świata, co? Ej, jak rany, skoro mam tu zdziadzieć jako jedna z bliźniaczek, to już wolę kąpiel we wrzącym oleju. Święta racja, już nigdy więcej nie przejrzę się w lusterku. Nie mówiąc, jak zniszczy nam to cerę. Dotąd stać cię było na wiele, ale tym razem przeszłaś samą siebie. Pochlebstwa i tak was nie uratują. Całe szczęście, że nie ma tu Jade! Wreszcie poszła po rozum do głowy i postanowiła to rzucić. Rzuciła pisanie dla Bratza z powodu ohydnych listów od bliźniaczek i pani głupiej przepowiedni. O, plan doskonały zaczyna przynosić owoce. Koniec końców przeniesiecie się do ponurej krainy cieni żabeńki. Co proszę? Cieni? Zdaje się, że czeka nas tu za chwilę niezłe przedstawienie. Nasze życie należy już do przeszłości. Róż blues, róż blues, róż blues, róż blues, róż blues. Nie powinnam była rzucać Bratza ani przyjaciółek. Jak ja to sobie wybaczę? Jade, no nareszcie, kurczę! Szukałem cię dosłownie wszędzie. Co się dzieje? Zdaje się, że Burdine opanowała miasto. Gdzie dziewczyny? W niebezpieczeństwie. Burdine uwięziła je w fabryce pokarmu dla zwierząt. Musisz je ocalić, nim będzie za późno. Chodź ze mną, Cameron. Sama sobie nie poradzę. Nie mogę. Moje supermoce już dawno się wyczerpały. Poza tym, to ty jesteś superbohaterką. Poprawka. Byłam superbohaterką. Nieprawda. Wystarczy, że znowu w siebie uwierzysz. Od ciebie zależy los dziewczyn i całego świata. Słusznie. Pora ruszać. Życz mi szczęścia, Cameron. Jade, niech moc namiętności do mody będzie z tobą! A, to wiszenie nad wrzącym różowym olejem raczej nie jest tym, co dziewczyny lubią najbardziej. Gdzieście się podziewały? Już dawno pora z nimi skończyć. Do roboty! A Kirstee, Casey, nie radzę wam tego robić. Dostaniecie kurzajek. Nie słuchajcie ich! Do kotła, do kotła! Książątko już nie może się doczekać nowych przysmaków. Raz! Nie tak prędko, ofermy! Jade! Kto? Co? Kociara, to my! Musisz nam uwierzyć! Burdine zmieniła nas w bliźniaczki! Matko Różowa, brać ją! Kociara, uważaj! Chcecie zajść od tyłu! Nigdy mnie nie pokonacie, wy obmierzłe pokraki! Poddaj się, Burdine! Dobra, Burdine, poznaj mój gniew! Ekstra! Poddaj się, Burdine, albo żegnasz się z książątkiem! Jak śmiesz, Jade! To patrz! Kociara, uważaj! Coś ty narobiła, moje biedne maleństwo! Oddawaj w tej chwili, słyszysz? Matko Różowa! Moja moc zniknęła! I jeszcze jedno! Mam dla ciebie mały prezent! Voilà! O! Co? Ty chcesz, żebym przytyła? Pojętna jesteś, do dzieła! Albo gorzko pożałujesz! Raz, raz! Matko Różowa! Czy wy wiecie, kim ja jestem? Jestem Burdine Maxwell, założycielka, prezes, redaktor naczelna magazynu Twój Czas i aktualna królowa mody. Pośpieszmy się, musimy uratować magazyn! Odlot! Kociara, tak się o ciebie martwiłyśmy. Nic ci nie jest? Chyba nie. Au! Wszystko ci wyjaśnimy. Zaczęło się od bliźniaczek. Okazało się, że one pisały te listy, a potem Burdine udawała wróżkę, no a potem... Później mi to powiesz, Aniele. Teraz trzeba ocalić nasz magazyn. I tym sposobem, zupełnie nieoczekiwanie, przyczyniłam się do powstania wyjątkowo poczytnego artykułu pod tytułem Sen powie ci prawdę o tobie. Fajny tytuł, no nie? Czytelniczkom bardzo się podobał. Droga Jade, twój artykuł był ekstra. Jesteś moją super bohaterką. Dzięki dziewczyny, ja też was kocham. I niech moc namiętności do mody zawsze będzie z wami.